Jakiś czas temu na kanale pojawił się film opisujący kanonierkę Republiki LAAT, a więc kluczowy statek tej frakcji podczas trwania wojen klonów. Dzisiaj przyszła pora na kolejny symbol potęgi Republiki, a więc maszynę kroczącą ATTE. Zapraszam bardzo serdecznie do obejrzenia tego, jak i poprzedniego wspomnianego już materiału odnośnie kultowych pojazdów i maszyn z uniwersum Star Wars. ATTE stanowił trzon Wielkiej Armii Republiki, zwłaszcza w początkowej fazie wojen klonów. Był to niezwykle wytrzymały, doskonale opancerzony pojazd, który mógł być użyty w niemal każdej sytuacji. Był niezbędnym elementem strategicznym Republiki, o czym świadczy fakt, że niewiele bitew, zwłaszcza na początku wojny, odbyło się bez użycia tych wszechstronnych maszyn wojennych. Miały niewątpliwie ogromny wpływ na losy wojny. Warto jednak zaznaczyć, że ATTE nie był jedynym pojazdem naziemnym Republiki. Od początku wojny Republika posiadała także mobilne TX-120, średnie maszyny kroczące AT-XT, skutery repulsorowe Bark, ciężką artylerię SPH-AT, a po kilku miesiącach zwiadowcze łaziki AT-RT. Jednak ATTE wyróżniał się zdecydowanie na tle innych pojazdów. Mógł być używany do wielu zróżnicowanych zadań, obejmując kilka ról jednocześnie i radząc sobie zaskakująco dobrze w każdej z nich. Podsumowując, użyteczność była jego największym atutem. W końcu przez całą wojnę ATTE nie doczekał się większych zmian i pozostał w służbie mniej więcej w takim stanie, w jakim ją rozpoczął, a na wycofanie ze służby przeszedł dopiero po kilku latach panowania Imperium. Nawet gdy Republika opracowała nowe, pozornie bardziej użyteczne maszyny, takie jak Juggernaut, AT-AP i UT-AT, ATTE nadal pozostawał w służbie. I tutaj nasuwa się pytanie, dlaczego Republika pomimo rozwoju technologicznego nie wprowadziła nowego wariantu tej maszyny? Odpowiedzią na to pytanie są jego doskonałe parametry i specyfika, do których warto teraz przejść. All Terrain Tactical Enforcer, bo taka jest jego pełna nazwa, był dużą, silnie opancerzoną i uzbrojoną maszyną kroczącą. Jeden z osławionych linii AT, opracowany przez Rotana Heavy Engineering, podległą firmie Quad Drive Yards, ATTE został zaprojektowany w oparciu o ciężko opancerzone stworzenia żyjące na zamarzniętych szczytach Rotany, które ostatecznie znacznie przewyższały go pod względem wytrzymałości. W zamierzeniu miał to być uniwersalny, ciężki pojazd kroczący, a ukończona konstrukcja posiadała 6 dobrze rozstawionych nóg zapewniających stabilność, 2 silnie opancerzone przedziały dla żołnierzy, 7 różnych rodzajów ciężkiej broni i bardzo niewiele słabych punktów, które pozwalałyby na jego zniszczenie. Pierwszą zaletą ATTE było jego 6 nóg, które zapewniały mu dużą stabilność. W przeciwieństwie do kół, nogi te pozwalały ATTE na stabilność na nierównym terenie i w przeciwieństwie do repulsorów pozwalały na przejście przez tarcze energetyczne. Nie było to jednak rozwiązanie idealne. Maszyna była przez to podatna na niestabilny teren oraz na miny, ale te były rzadko używane przez Konfederację, a problem terenu ostatecznie doprowadził do opracowania maszyny UT-AT. Załogą ATTE stanowił zespół 7 klonów, z których każdy posiadał określony zakres funkcji, co oznaczało, że maszyny były trudne do całkowitego unieszkodliwienia lub przejęcia. W przednim kokpicie każdego ATTE znajdował się kierujący maszyną i obserwator. Ten pierwszy służył jedynie do poruszania maszyną, a drugi pełnił rolę dowódcy, którego zadaniem było koordynowanie resztą zespołu. 5 innych klonów to strzelcy, którzy zostali rozmieszczeni na całej maszynie, aby utrudnić unieszkodliwienie jego uzbrojenia. 4 z nich stacjonowało w każdym rogu wnętrza, a ostatni strzelec znajdował się w odsłoniętej wieżyczce na szczycie maszyny. ATTE posiadał również 2 umiarkowanie przestronne przedziały wewnętrzne, z których każdy mógł pomieścić 10 żołnierzy klonów. Oba przedziały w standardowej konfiguracji były identyczne, posiadały siedzenia dla żołnierzy, rampy do wsiadania, stojaki na blastery DC-15, 2 stanowiska strzeleckie, właz awaryjny oraz łączący je tunel przez środkową część maszyny. Przedni przedział był dodatkowo odpowiedzialny za ręczne przeładowywanie głównego działa masowego. Tylny przedział był modułowy i mógł być zastąpiony małym centrum dowodzenia lub magazynem dla skuterów repulsorowych lub AT-RT. Ta ostatnia modyfikacja oferowała ATTE nawet szeroki zakres elastyczności, jako że ATTE mógł pełnić rolę swego rodzaju statku matki, podczas gdy pojazdy zwiadowcze mogły przemieszczać się do przodu, atakując cele lub dokonywać rozpoznania terenu. Jedną z największych zalet ATTE był jego ciężki i gruby pancerz, przez który niewiele wrogich pojazdów mogło się przebić. Główne przedziały były pokryte niezwykle ciężkim pancerzem ze stali dura stalowej, zdolnym wytrzymać wiele strzałów z ciężkich działek laserowych i pozostać nietkniętym. Inne części były słabiej opancerzone, jak część centralna, kokpit i podbrzusze, przy czym szczególnie te ostatnie było najsłabszym punktem maszyny. Miejsca te były jednak bardzo trudne do trafienia, a biorąc pod uwagę uzbrojenie ATTE, przeciwnicy mieli niewielkie szanse na przeżycie wystarczająco długo, by trafić w to miejsce.
ATTE był uzbrojony w 6 działek laserowych i działo masowe, co w tamtych czasach było uważane za nadmierną ilość jak na tak duży pojazd opancerzony. Działka laserowe były zamontowane w wieżyczkach kulowych, z których 4 otaczały kokpit maszyny, a 2 chroniły jej tył. Dzięki temu ATTE miał niewiele martwych punktów, co utrudniało skuteczną taktykę flankowania. Działka laserowe były dodatkową bronią, a ich moc pozwalała na szybkie zestrzelenie oddziału wrogiej piechoty i niszczenie lekkich pojazdów. Główną bronią ATTE było ciężkie działo masowe, zamontowane na najwyższym punkcie pojazdu, co dawało mu zakres działania 360 stopni. Mimo niskiej szybkostrzelności, działo miało niesamowity zasięg i było wyjątkowo potężne. Wystrzeliwało pociski o dużej mocy, które mogły przebić lekkie osłony i zniszczyć niemal wszystko. Ze wszystkich pojazdów w arsenale separatystów tylko geonozjański superczołg mógł przewyższyć ogniem ATTE, który w odpowiednich okolicznościach był w stanie wyrządzić poważne szkody nawet ciężkim krążownikom. Ostatnią zaletą ATTE była jego wszechstronność. Mógł się sprawdzić w niemal każdym środowisku naziemnym, a nawet miał swoje zastosowania w przestrzeni kosmicznej. Mógł służyć jako jednostka desantowa między okrętami wojennymi, mógł wspinać się po klifach, a nawet być rozmieszczony na asteroidach, by ostrzeliwać okręty bojowe. Niewiele było środowisk, w których Konfederacja była zabezpieczna przed ATTE. Większość pojazdów Republiki należała do kategorii pojazdów lekkich lub ciężkich i miała wyraźne ograniczenia, które dzieliła z resztą kategorii. Na przykład, lekkie pojazdy takie jak AT-RT czy czołg repulsorowy miały swoje zalety, ale żaden z nich nie był w stanie wytrzymać tak dużej liczby uszkodzeń. Z drugiej strony duże pojazdy, takie jak Juggernaut, były lepiej opancerzone, ale trudno było nimi manewrować i istniało wiele środowisk, w których nie mogły być używane. ATTE jest w tym zakresie blisko środka. Jest wystarczająco szybki i może poruszać się niemal wszędzie, jak lekkie pojazdy, plus posiada opancerzenie i uzbrojenie ciężkich pojazdów. To właśnie dlatego Republika uznała go za tak uniwersalnie użytecznego. ATTE skutecznie uratował Republikę we wczesnej fazie wojen klonów przede wszystkim dlatego, że separatyści nie mieli na niego żadnego rozwiązania. Posiadali pojazdy, które mogły zniszczyć ATTE, takie jak droidy Hellfire czy droidy Pajęczaki, ale ATTE mógł je zlikwidować jednym strzałem, a żaden z pozostałych pojazdów separatystów nie miał szans w starciu z Walkerem, nawet przez strony AAT. Wszystkie te zalety sprawiły, że ATTE był dla Republiki niezbędny. Na początku wojen klonów Republika miała problem z liczebnością i niedoborem surowców, jako że jej kompleks przemysłowy był zrujnowany przez chaos związany z biurokracją i nieefektywnością korporacji. ATTE pomógł złagodzić nawet ten problem, ponieważ mógł pełnić wiele ról jednocześnie, co oznaczało, że Rotana mogła skupić się na produkowaniu większej ich liczby, zamiast marnować zasoby na większą różnorodność typów pojazdów, co robiła Konfederacja. ATTE nie był idealny, ale był wystarczająco skuteczny, aby utrzymać pozycję, dopóki Republika nie uruchomiła swojego przemysłu. Gdyby próbowali zrobić to co separatyści i wprowadzić szerszą gamę pojazdów, zostaliby zmiażdżeni w kilku kluczowych bitwach, gdyż braki materiałowe Republiki oznaczałyby, że byłoby mniej pojazdów dla każdej roli i żaden pojazd nie byłby w stanie pełnić więcej niż kilka ról jednocześnie. W rezultacie przewaga liczona Konfederacji byłaby decydującym czynnikiem w bitwach z udziałem pojazdów. Tak czy inaczej, Republika ledwo powstrzymała falę Konfederacji w pierwszej połowie wojny i gdyby ten kluczowy element tego działania, czyli ATTE, został wycofany, nie poradziłaby sobie tak dobrze. Wszystko to rodzi jednak jedno pytanie. Jeśli ATTE był tak przydatny, to dlaczego Imperium go wycofało? Tę kwestię chciałbym poruszyć w kolejnym filmie, w którym oprócz odpowiedzi na to pytanie, porównam tę maszynę z imperialnym AT-AT. To wszystko w kwestii specyfiki maszyny kroczącej ATTE. Zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów na kanale Moraband, do subskrybowania kanału oraz do dyskusji w komentarzach. Niech moc będzie z wami.